Cześć, witam Was bardzo serdecznie na najnowszym filmie. Dzisiaj pogadamy sobie o modelu Icarus 280, czyli przegubowy w skali 1,72. No, niestety takiego nie mam. Od D'Agostini. No, ten co widzicie tutaj jest z firmy Premium Classics w cenie 380 zł, więc trochę drożej. Ja tam szczególnie nie mam parcia na to, żeby latać po kioskach i szukać tego 1,72. Oczywiście, jeżeli miałbym okazję go kupić jakoś tak sensownie, to bym go kupił. Ale okazji póki co nie mam. No i właśnie, w ostatnim filmiku Dawid Sochacki pytał się: dzień dobry, mam pytanie. Dziś przejechałem samochodem całe miasto, by kupić Icarusa 280 przegubowy. Niestety przejechałem na darmo, bo Icarusa nie było. Miał wejść 2 września. Może wiesz coś na ten temat? Kiedy wejdzie i czy w ogóle wejdzie? No to co wiem na ten temat, to na pewno to, że D'Agostini planuje zrobić drugą serię tych Icarusów, drugi raz powsadzać je w kioski, być może, kto to wie, może w większej ilości. No jeżeli to im się uda, to ja sobie też ze 2 albo 3 takie Icarusy kupię, bo przemaluję sobie któregoś na pewno na poznańskie barwy, bo tego co widzi się tutaj, to nie za bardzo chciałbym ruszać. Ale korzystając z okazji, może powróćmy też do wcześniejszych numerów od D'Agostini z Icarusami. Wyszedł 260, to już jest numer, nie wiem, z rok, co najmniej rok temu już wyszedł. 260, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na samym początku w kultowych autach PRL-u było wydanie specjalne z Icarusem 260. Nie będę go wyjmować. I było ono biało-czerwone. I jeśli się nie mylę, to chyba w tej barwie właśnie jest ta 280, która ma wyjść. Która już wyszła właściwie. I też za niedługi czas wyjdzie Icarus 200, już żeby was nie skłamać. Musiałem sprawdzić, to jest Icarus 620. Niedługo ten wyjdzie, ale jeżeli ktoś chce, to można u mnie już kupić w cenie 35 zł. Tu jest również Icarus, ale nazwy nie pamiętam. A, zobaczymy. Sprawdzimy sobie. To jest Icarus. O, nie Icarus widać. 311. I to jest jeden z tych Icarusów. On był w tej wersji też również atlasowskiej kiedyś. No. Tutaj mamy Icarusa 66. Jego można też nabyć w skali 1 do 43. To nawet u mnie w cenie 175 zł. Taki fajny jest niebieski. Tu jest jeszcze Icarus. Tu się ukrył Icarus. 556. No wybaczcie, że to szczytuję jakby z podwozia, ale no niestety wszystkich numerków nie jestem w stanie nawet ja zapamiętać. No i taki sobie krótki, luźny film o Icarusach nagrałem. Powiadomię was, jeżeli oczywiście nie zapomnę, jeżeli w internecie można będzie kupić w sensownej cenie Icarusa przegubowego. Także mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości. O, bym zapomniał jeszcze pokazać tutaj 1,43 moją 260. No, mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości na razie rozwiałem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia w następnym filmie.